Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Niezbędnika Harcerskiego, który poprowadzą dla Was Katarzyna Mamak oraz Bartłomiej Bierówka. Zobaczcie, co dziś dla Was przygotowaliśmy. To cześć, witajcie. Jesteśmy u mnie w kuchni i jest ze mną wyjątkowy gość, ponieważ ostatnio były imieniny Zucha i ostatnio był odcinek Dobry Wieczór ZHP, w którym rozmawialiśmy o metodyce zuchowej, dlatego ja zaprosiłam moją zuchenkę. Tak, Ola była moją zuchenką, kiedy ja byłam młodą kadrą i było to dokładnie jakieś 10 lat temu, a teraz Ola sama prowadzi Baśnie Ogród, więc może Ola się przedstawisz i powiesz nam coś o sobie. Hej, jestem Ola, prowadzę Baśnie Ogród. No i co? 211. Warszawską Gromadę Zuchową Baśniogród. Tak, no i dzisiaj chcemy Wam pokazać w kuchni tutaj u nas, że z zuchami też się da robić fajne majsterki, że tak powiem, ponieważ forma pieczenia ciasteczek z dziećmi, można ją nazwać formą majsterki i można ją zrobić na biwaku, w szkole, na zbiórce i uwierzcie mi, to naprawdę nie jest trudne, z tego względu, że zawsze można dogadać się ze szkołą i skorzystać z kuchni, która jest w stołówce. Jest stołówka w szkole jest kuchnia i w kuchni jest piekarnik. Do przygotowania naszych ciasteczek będziemy potrzebować 250 g mąki, czyli tak trochę ponad tą szklankę, to Ola odmierzy. Tak, i wsypię je od razu do miski, ja dodam trochę cukru pudru, tak 90 g, ja wsypię dwie potężne łyżki, może 2,5, jak będą słodkie ciasteczka. Zupy są słodkie, to są słodkie ciasteczka. Tak, i 200 g masła. Tutaj jest 250, czyli tak koniuszek zostawimy i go pokroimy w drobną kostkę. Ola, jak już jesteśmy przy tym zuchowaniu, to powiedz mi, co na co dzień robisz w gromadzie zuchowej z zuchami? No oczywiście co tydzień w czwartki spotykamy się na zbiórki, które trwają 1,5 godziny w szkole, w której działamy i realizujemy cykle sprawnościowe. I uczycie się poprzez zabawę w coś lub w kogoś? Jak to tam teraz jest? Ostatnio zdobywaliśmy sprawność strażaka i przez 3 zbiórki poznawaliśmy pracę strażaka, walczyliśmy z lękami i sprawdzaliśmy swoją sprawność fizyczną, a na ostatniej zbiórce byliśmy w remizie, gdzie pokazali nam cały sprzęt i opowiedzieli trochę o pracy strażaka. O, czyli organizujesz też takie fajne jakieś wycieczki dla zuchów? Oczywiście, raz w miesiącu staramy się wyjść poza szkołę. Nie zawsze to wychodzi, ale jest to fajna alternatywa do takich codziennych zbiórek. A powiedz, chodzisz do lasu z zuchami? Do lasu jest raczej ciężko w Warszawie wyjść, ale staramy się wychodzić do parku. Jak jest cieplej, no to do lasu na Olszynce Grochowskiej. Okej, a jak jeździcie na biwaki, to wtedy macie jakieś leśne zajęcia? Co robicie z zuchami, nie wiem, w trakcie biwaku, nie wiem, jakieś ogniska? Bo wszyscy twierdzą, że zuchy to się tylko bawią. Nie, absolutnie nie. Uczymy się układać ogniska, zwłaszcza chłopcy są wtedy zainteresowani. Poznajemy rodzaje drzew. Trochę tropimy zwierzęta, więc tak trochę po harcersku. Tak trochę po harcersku, no bardzo ciekawie. Dobrze, to ja Was teraz oddaję w stronę majsterkową, a tymczasem ugniatamy ciasto i w następnym wejściu będziemy je wyłkować. Do zobaczenia po przerwie. Dziś zaczniemy sobie od majsterki, która jest idealną zabawą dla zuchów i harcerzy i zrobimy sobie las w słoiku, który jest niesamowitym prezentem na przykład na dzień mamy, na dzień babci. Możemy wykorzystać ten pomysł na zbiórkach zuchowych, zbiórkach harcerskich. Wykonanie takiego lasu jest bardzo proste i przede wszystkim można wykazać tutaj kreatywnością. Pamiętajcie, aby wszystkie zakupione sadzonki oczywiście pozyskiwać z przeznaczonych do tego miejsc, żeby przypadkiem takiego mchu nie zrywać w lesie, ponieważ jest to mech jest chroniony prawem. A takie sadzonki dosłownie kosztują kilka złotych, możecie kupić je w sklepach florystycznych i wtedy możecie przystąpić do przygotowania waszego lasu w słoiku, którego przygotowanie jest naprawdę, naprawdę niesamowicie proste. Najpierw musicie przygotować sobie słoik. Słoiki takie można pozyskać na przykład z recyklingu, czy z odzysku. W domach na pewno przewijają się Wam takie słoiki bardzo, bardzo często. I do takiego słoiczka na początek wsypujemy sobie drenaż. Są to takie miękkie kamyczki. Też kupicie je w sklepach florystycznych.
I takich kamyczków musi być dosłownie 1 cm na samym dole, jako dolna warstwa. Wsypujemy kamyczki. Ok. Kiedy już macie przygotowaną taką warstwę, musicie zasypać to ziemią. Tutaj wszystko zależy od tego, jak wy ułożycie sobie tą kompozycję. Jak wiadomo, do was należy tutaj kreatywność. W pierwszym momencie wsadzimy sobie tulipana, którego musimy tutaj ładnie przykryć oczywiście ziemią. W ten sposób. Ok. I na samą górę już tylko czysto dekoracyjnie kawałeczek mchu. I troszkę kory. I jeszcze na sam koniec przygotowujemy sobie węgiel, który trzeba skruszyć w moździerzu. Taki węgiel kupicie w aptece, w sklepach. Kruszy się go bardzo prosto, jest bardzo mięciutki. I taki skruszony węgiel dodajecie na górę waszego lasu i pomoże on w odprowadzaniu wody. Taki słoiczek przeżyje bardzo, bardzo długo, aż do rozkwitnięcia kwiatu. Jest to świetny pomysł, tak jak mówiliśmy, na prezent i na zbiórkę. Dobra, w takim razie Olu, witamy was po krótkiej przerwie i czy możesz mi podsypać trochę mąki na ręce, bo mi się klei? Jasne. Tak, bierzemy trochę mąki. Ciasto mamy zagniecione, tam Ola zagniataj swoją kulkę. I teraz powiedz wszystkim niedowiarką, czy jak byłaś moim zuchem, miałaś kiedyś możliwość pieczenia ze mną na zbiórce? Oczywiście, nie raz. No. A co pamiętasz, co piekliśmy kiedyś? Na kolonii zuchowej robiliśmy ciasto marchewkowe. Na jednym biwaku robiliśmy właśnie te ciastka i kiedyś robiliśmy babeczki, więc całkiem sporo. Tak, i standardowo zawsze na Wigilii Szczepu ozdabialiśmy pierniczki. Tak, to było obowiązek. I się nimi wzajemnie obdarowywaliśmy, to pamiętam jakoś tak najbardziej. Dobra, rozwałkuj swoją część ciasta, ja już mam swoją kulkę rozwałkowaną. Teraz podsypię ją trochę mąką, tak żeby się nie przyklejała. Mhm. Doskonale, pewnie wiecie o co chodzi. Tak, dobra. Bierzemy blaszkę, piekarnik się nam grzeje, zobaczcie, mam taki fajny, mały, turystyczny piekarnik, myślę, że spokojnie można, jak ja go przytachałam tutaj w torbie, to na biwak też można go zebrać. Zazwyczaj coś serdeczni rodzice podwożą samochodem dzieci, tak z rzeczami, więc... Dobra, to teraz bierzemy taką foremkę, która specjalnie ma coś w środku, ja wybrałam taką gwiazdkę, bo będziemy robić ciasteczka z witrażykiem. Może jeszcze nie rozumiecie, o co w tym chodzi, ale na pewno zaraz zobaczycie. Czyli wycinamy sobie nasze ciasteczka. Ja robię gwiazdki. Zrobię też kółko. Ola, a planujesz w tym roku kolonię zuchową ze swoimi zuchami? Oczywiście. Jak co roku wybieramy się całą gromadą z chówcem do ocypla. Już bez takiej kryptoreklamy tutaj, no to wiesz. Ale dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ta drużyna dalej działa, naprawdę. Bo ja ją oddałam jakieś 3-4 lata temu. Naprawdę cieszę się, że dalej to funkcjonuje i że w ogóle moje zuchy uprowadzą. Dobra, zobaczcie, tutaj ja wycięłam na przykład rower i wycinam w rowerze teraz takie dziurki. I zaraz zobaczycie, po co mi te dziurki. Teraz biorę nadmiar ciasta. Jak zrobisz 4 ciasteczka, to wystarczy, mam małą blaszkę. Tak, wzięłam rower, kładę go na blaszkę i teraz w te oto kółeczka, w te dziurki, będę wsypywać kolorowe cukierki. Po jednym cukierku do każdej dziurki, jeden zielony i żółty. Dobra. Tutaj mamy gwiazdkę i z gwiazdki musimy wyjąć tą gwiazdkę, która nie chce wyjść. To jeszcze raz. Wycinamy. Nie, ta foremka się niestety nie nadaje. W takim razie weźmiemy, tu mamy kółeczko i w kółeczku też może wytnę dziurkę. Proszę. To ciasto jest za grube, a w ogóle rozwałkujemy je tak na 5 mm mniej więcej, bo ktoś może się zastanawiać, na jaką grubość rozwałkowałyśmy ciasto. Tak? Więc tutaj wycinamy. Widzicie, ciasteczka też mogą być tematyczne do danej obrzędowości. Bądź sprawności zdobywanej. Zawsze można je fajnie wpleść w
cykl sprawnościowy można gdzieś się zrobić, a jak się robi w ogóle sprawność kucharza z dzieciakami, czy jakiegoś dietetyka, to w ogóle gotowanie jest ekstra na te zbiórki. Dobra, skoro mamy już gotowe nasze ciasteczka, powycinane tutaj przez nas, wstawiamy je do piekarnika na mniej więcej 10 minut. Na temperaturę tak 180 stopni. Opiekanie góra-dół. I nastawiamy na 10 minut. W tym czasie zapraszam Was tam, gdzie majsterkują. Już pewnie kończą to, co robią, więc do zobaczenia za chwilą. Przed chwilą zasadziliśmy sobie tulipana, teraz przejdziemy do troszeczkę mniejszego słoiczka i pokażę Wam inny, alternatywny przykład, jak można wykorzystać ten węgiel. Możemy go albo posypać, tak jak przed chwilką, na samą górę słoiczka, albo wcześniej przygotować sobie kilka takich pastylek, rozkruszyć i dodać bezpośrednio do ziemi, którą będziemy wykorzystać do zasadzenia naszego lasu. Taki węgiel teraz kruszymy. On jest naprawdę bardzo mięciutki, więc nie będzie z tym żadnego problemu. I taki węgiel dodajemy już do ziemi. Mieszamy i taki węgiel będziemy dodawać do naszego ogródka. Teraz posadzimy sobie taką specyficzną roślinkę, którą jest bluszcz. Taki bluszcz jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tani i charakteryzuje się tym, że on właśnie idealnie nadaje się do takiego lasu w słoiku, ponieważ takie lasy zwykle są zamknięte. Natomiast my robimy sobie taki las otwarty, o który trzeba będzie dbać, który trzeba będzie podlewać. Uczymy tym samym naszych harcerzy, nasze zuchy, jak być za coś odpowiedzialnym, jak dbać o swoją roślinkę, ponieważ jeśli o takiej roślince zapomnimy, to ona po prostu nam zwiędnie. Pielęgnacja takiej roślinki naprawdę nie jest trudna. Tak samo jak jej przygotowanie. Na obozach, na biwakach, na pewno w kuchni obozowej plącze się mnóstwo słoiczków, które możecie wykorzystać do produkcji takiego lasu. Teraz leciutko wyjmujemy nasz bluszcz, tak żeby go nie popsuć. Opa. Dobra. I wsadzamy go do słoiczka. W tym słoiczku jest już węgiel, także nie będziemy go teraz używać. I akurat do tej małej wersji użyjemy odrobinkę mchu. I troszeczkę kory. Tak jak widzicie, dwa słoiczki mamy już gotowe. Te tutaj przygotowaliśmy sobie przed odcinkiem. Produkcja to dosłownie kilkanaście sekund, żeby posadzić taką roślinkę. A wyglądają naprawdę świetnie i ozdobią Wasze mieszkania, domy i biwakowe półeczki. Jesteśmy gotowi, mamy gotowe ciasteczka. Teraz ja je wyciągam. Pamiętajcie, żeby wziąć coś, czym można wyjąć ciepło z pieca. Dobra, stawiam nasze ciasteczka tutaj i wracam do Oli. Ola, powiedz mi jeszcze tak na koniec, dlaczego zdecydowałaś się na bycie kadrą zuchową? Dlaczego zuchy? Wydaje mi się, że już jako właśnie 6-letnia dziewczynka na kolonii zuchowej stwierdziłam, że będę w przyszłości kadrą zuchową, bo było tak bardzo super. Poza tym zuchy tak bardzo się cieszą z tych zbiórek i tak łatwo się wkręcają w różne tematyki. Jarają się tym wszystkim, to mi się tak strasznie podoba. To fajnie. A powiedz mi, Ola, a skąd czerpiesz pomysły na codzienną pracę w gromadzie? Trochę ze starych planów pracy, trochę rozmawiam z innymi przybocznymi, bądź drużynowymi, no i... A chodzisz na zbiórki namiestnictwa zuchowego? Oczywiście. No to bardzo dobrze, bo kadra też musi się rozwijać. No dobra, no bo tym pięknym akcentem, że chodzisz na zbiórki namiestnictwa zuchowego, będziemy kończyć nasze pieczenie. Zobaczcie, tu mamy gotowe ciasteczka. Uważam, że są przepiękne, są gorące i jeszcze jest nasz witrażek płynny, ale jak one wystygną, to ten cukierek, który był w środku, on się rozpuścił i on zastygnie w tej postaci, jaką mamy teraz tu widzimy i będziemy mieli witrażek. I takie ciasteczka są bardzo fajne, żeby je na przykład rozlać zuchą, żeby się zuchy nimi wymieniły. Harcerze również mogą piec takie ciasteczka. No i co? No i widzę Was, jak robicie ciasteczka.
teraz, skoro już wiecie, jak przygotować mały i średni słoiczek, pokażę Wam coś naprawdę, naprawdę dużego. Bierzemy taki słoiczek. Do niego będzie oczywiście potrzebne troszkę więcej drenażu, ponieważ słoik jest duży. Tej warstwy powinno być około centymetr. Wtedy będzie optymalnie. Ta warstwa służy do tego, żeby odprowadzać wodę. Ok, myślę, że będzie w porządku. I teraz użyjemy sobie kilku roślinek i pokażę Wam, jak w fajny sposób można z takiej jednej roślinki zrobić nawet kilka sadzonek, ponieważ każde z tych tutaj osobnych drzewek będzie mogło być osobną sadzonką. Teraz bierzemy naszą ziemię z węglem. To bardzo ważne, aby o tym węglu pamiętać. Jest on bardzo istotnym elementem naszego lasu. I zasypujemy drenaż. Taki las trzeba będzie podlewać mniej więcej raz w tygodniu, wtedy kiedy ta ziemia staje się z czarnej, ciemnoczarnej, taka lekko brązowa. Wtedy na pewno będziecie widzieć, że wtedy trzeba taki las podlać. I teraz posadzimy sobie kilka roślinek. Tutaj mogą być różne roślinki. Wiadomo, najlepiej kupować takie, które przeżyją w takim środowisku. Na pewno ktoś Wam doradzi w sklepie, w którym będziecie się wyposażać. Taki większy słoiczek daje nam trochę większe możliwości, ponieważ możemy sobie dowolnie tę kompozycję dobierać. Teraz na przykład posadzimy sobie kawę, arabikę. Tutaj gdzieś z boczku. I jako już cała palemka nam się na pewno nie zmieści, to weźmiemy sobie tylko kawałeczek. I wtedy taką jedną sadzonkę, która kosztuje dosłownie kilka złotych, możecie wykorzystać do kilku lasów. Ok. Pyk. Przykrywamy jeszcze lekko ziemią. Hop. Wszystko zależy tutaj od Waszej umiejętności komponowania. Hop. Wkładamy jeszcze mech. I troszkę kory na koniec. Drenaż na dół, ziemia. Węgiel na górę albo wymieszany z ziemią i potem sadzonki, dekoracja. I tak oto Wasze piękne lasy są gotowe do wręczenia albo do ozdabiania Waszych domowych półek. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek Niezbędnika Harcerskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Mam nadzieję, że przepis na ciasteczka Wam się spodobał. Było fajnie, bo nagrywałam go z własną zuchenką. Mam nadzieję, że wykorzystacie go na najbliższym biwaku drużyny albo rajdzie szczepu. Podobnie jak pomysł na las w słoiku, których przygotowałem dzisiaj kilka i właśnie jeden z takich lasów chciałbym na koniec wręczyć Kasi. Naprawdę? Ale dziękuję, bardzo fajnie. Tym akcentem żegnamy się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Czuwaj!